Dobrze, e-box podłączony do telewizora, więc sprawdźmy tak naprawdę co on potrafi, jakie oferuje możliwości i jak spisuje się w codziennym użytkowaniu. Może na sam początek kilka jeszcze informacji odnośnie samego podłączenia i konfiguracji, ponieważ zaraz po pierwszym podłączeniu musimy przejść taki krótki proces konfiguracji. I tutaj, jeżeli chcecie to zrobić za pomocą sieci Wi-Fi, to od razu Wam powiem, że domyślnie karta Wi-Fi jest w tym e-boxie wyłączona, więc musimy cofnąć się do menu, włączyć dopiero Wi-Fi, tutaj wyszukać naszą sieć, dostępne tutaj połączenie, połączyć się z naszym routerem i w tym momencie dopiero możemy wrócić do samej konfiguracji naszego e-boxa ATV. No i później już postępujemy według tam kolejnych kroków, nie jest to żadnym problemem, także nie będę tego tu specjalnie omawiał. Druga sprawa, producent zaraz po pierwszej instalacji zaleca nam dokonanie aktualizacji oprogramowania. I tutaj tak to wygląda, że wchodzimy tutaj w ATV, pokażę Wam tutaj szybciutko. Przechodzimy do opcji informacje i tutaj na górze mamy aktualizację systemu. Mamy tu do wyboru, jak widzicie, local upgrade lub też upgrade online. Możemy też oczywiście zrobić reinstalację, ale tutaj skupiamy się na tych dwóch opcjach. Producent zaleca aktualizację online, więc tutaj będziemy sobie wchodzimy w upgrade online. Ja tutaj sobie już zaktualizowałem ten odbiornik, także tutaj nie będę miał teraz dostępnych jakichś tutaj, jak widzicie, nowych wersji softu. Niemniej jednak Wy będziecie mieć do wyboru nowe programowanie z zaznaczeniem też, czy chcecie zainstalować samego Androida, czy też chcecie zainstalować Androida oraz Linuxa. Także tutaj wybór oczywiście pozostaje w waszej gestii. Także tutaj musicie zdecydować. Ja zainstalowałem sobie w tym momencie samego Androida bez Linuxa. Jak widzicie, tutaj opcja Linux w tym momencie jest wyłączona i status jest jako nieaktywny. Dlaczego? Głównie ze względu na małą ilość pamięci, która tu znajduje się w tym e-boxie. Oraz z tego względu, że raczej nie korzystam z funkcji oferowanych przez Linuxa. Myślę, że większość z Was, takich typowych użytkowników, oczekuje od takich urządzeń prostoty, czyli głównych aplikacji smart, które tutaj będzie mógł sobie zainstalować i z nich korzystać. A Linux jest tak naprawdę dla użytkowników bardziej zaawansowanych, którzy chcą tutaj osiągnąć nieco więcej, chcą korzystać z funkcji, które są niedostępne dla typowych odbiorników Xbox. O tym wszystkim jeszcze Wam napiszę wszystko dokładnie w recenzji, która już niedługo będzie na naszej stronie www.smartpauzatest.pl. Tam też nieco więcej o Linuxie, o działaniu, współdziałaniu Androida z Linuxem, także to wszystko tam znajdziecie. A dzisiaj tutaj zajmiemy się tym podstawowym opcjami, ustawieniami i tym możliwościami, jakie oferuje ten Xbox ATV. Jak widzicie, w porównaniu do poprzednich wersji e-boxów, zmianie uległo tutaj główny panel menu, a to ze względu na to, że mamy tutaj innego Androida. E-boxy poprzednich serii wyposażone były w zwykłego Androida, takiego jak mamy na telefonach, tabletach. Natomiast w przypadku e-boxa ATV dostaliśmy Androida TV. Czy to jest dobre rozwiązanie? No to tutaj pewno kwestie będą zdania podzielone. Niektórzy są za Androidem TV, tak jak tu w tym momencie, ponieważ zdecydowanie łatwiej obsługuje się tutaj wszystkie aplikacje multimedialne za pomocą pilota. Są one dostosowane do telewizorów, więc naprawdę ta obsługa wyświetlania jest tutaj łatwiejsza i lepsza. Z drugiej jednak strony mamy zdecydowanie mniej możliwości, jeżeli chodzi o instalację aplikacji. Jeżeli sobie zobaczycie tutaj do sklepu Google Play, niestety sklep ten się zdecydowanie różni od sklepu, który znacie właśnie z Waszych telefonów czy tabletów, ponieważ mamy tutaj zdecydowanie mniej aplikacji, które są dostępne. Dużo aplikacji, których korzystacie na telefonach, tabletach, niestety nie będziecie tutaj sobie mogli zainstalować. Głównie są tu aplikacje bardziej takie multimedialne, trochę gier, trochę takich aplikacji, no może które też używacie, ponieważ takie aplikacje jak Tidal, jak widzicie tam u góry, często też przede wspominanych w komentarzach, na przykład Ipla, jakieś tam playery, otwarzanie filmów, tutaj macie też do rozrywki, macie Dailymotion, kilka tu zagranicznych serwisów, Red Bull,
Także tych aplikacji jest kilka, jest też Facebook na szczęście, bo to też o co często pytacie. Jest Spotify, jeżeli chodzi o muzykę, ale tak naprawdę, jak widzicie, tych aplikacji jest niedużo. Naprawdę dość ubogi ten sklep. Także jeżeli liczycie, że otrzymujecie, macie urządzenie, które da Wam dostęp do wszystkich możliwości Androida, no to niestety tutaj będziecie nieco rozczarowani. No i powiem Wam, że ja osobiście wolałem boksy poprzedniej serii, ponieważ tam miałem dostęp właśnie do tych niektórych aplikacji, z których często korzystałem. I tutaj akurat moim zdaniem osobiście jest to krok w tył, jeżeli chodzi o boksa, o ten system, który tu jest zainstalowany. Ale tak jak mówiłem, z drugiej strony ma on też dużo swoich plusów, ponieważ te aplikacje są zdecydowanie lepiej dopasowane do telewizora, lepiej się z nich korzysta. Jeżeli chodzi o tutaj menu układ, to mamy tutaj tak naprawdę 1, 2, 4 takie linie, główne poziomy. Pierwsza tutaj to, co widzicie teraz u góry, są to propozycje. Propozycje tutaj z różnych aplikacji, programów. Tu akurat jest z YouTube'a w tym momencie włączone. I tutaj nam dopasowuje jakieś tam treści, wrzuca nam system automatycznie. Możemy tę opcję wyłączyć, możemy też przypisać tu inne aplikacje. Jak to zrobić, zaraz Wam to pokażę. Druga linijka to są aplikacje systemowe. Aplikacje tutaj naprawdę nie możemy wyłączyć. Mamy tu aplikacje Live TV, Media Center. Media Center, tutaj jak widzicie mamy LAN, NFC, UNP, SD karty. Podobnie tutaj zresztą też jest z tym Hi-Fi Manager, także jeżeli podłączycie pamięci zewnętrzne czy tego typu rzeczy, czy chcecie korzystać z jakichś tam plików w sieci, serwerów, to tutaj będziecie mogli z tego jak najbardziej korzystać. Miracast, opcja, która też myślę każdy z Was dobrze zna. Możemy sobie wyświetlać treści z telewizora wprost na ekranie monitora, czy wprost z telefonu na telewizorze, na dużym ekranie. Także tutaj to połączenie działa bardzo dobrze. Myślę, że nie muszę tego Wam opisywać, pokazywać. Trzecia linia, jak widzicie, są to aplikacje. I teraz tak, tutaj te aplikacje, te pierwsze tu na liście, to są aplikacje domyślnie zainstalowane już przez producenta. I tak naprawdę tych aplikacji nie możemy odinstalować, nie możemy jej usunąć z tego panelu, bo one się nam zawsze nam tu wyświetlały. Możemy jedynie zmienić ich kolejność. Jeżeli naciśniemy sobie przycisk OK dłużej na pilocie, wówczas te aplikacje możemy przesuwać, zmieniać ich miejsce. I tak naprawdę tyle możemy z nimi zrobić. Aplikacje, które sobie doinstalowujemy, ja tu sobie doinstalowałem, widzicie, kilka aplikacji takich jak Kodi, Wood, Showmax i Pla. To te aplikacje, oprócz przesuwania, możemy też usunąć. Jak widzicie, na dole mamy ikonkę kosza i możemy te aplikacje łatwo usunąć, czy też odinstalować prosto z tego pulpitu. No i tak, została nam ostatnia zakładka. Mamy tutaj setting, ustawienia. Zostało tu podzielone, jak widzicie, kilka ikon. Mamy tutaj ATV ustawienia, czyli ustawienia typowo pod tego Fboxa. I co tu możemy zobaczyć? To jest to, jak podobnie jak w każdym Androidzie, ustawienia sieci. To nie będę pokazywał. Wyświetlanie. Wyświetlanie tutaj mamy też kilka opcji do wyboru. Nie wiem, czy będzie teraz to dobrze widać, ale może nam się tutaj to uda pokazać. Tapety pominiemy sobie. Mamy HDMI Auto Adaptation. Możemy to włączyć, wtedy automatycznie rozdzielczość będzie nam się dopasowywała do naszego telewizora. Mamy tutaj switch przełącznik do HDCP V2.2. Mamy też tutaj ręczne wybieranie formatów i tutaj jak widzicie od NTSC, PALów aż po rozdzielczość po Full HD 4K. Tutaj mamy też 4K w 60 Hz, czyli naprawdę maksymalnie co możemy tutaj oczekiwać. Bardzo dobrze, moim zdaniem tutaj niczego nam już nie brakuje. Tutaj w tych najwyższych rozdzielczościach, jeżeli macie telewizory UHD 4K, które obsługują 60 Hz, możemy sobie taką opcję tutaj wybrać i ten obraz będzie naprawdę bardzo dobrej jakości wyświetlany. Ja tu w tym momencie mam podłączony telewizor, co prawda też UHD z matrycą 4K, ale niestety obsługującą jedynie 30 Hz, także wolę tutaj w tym momencie korzystać z rozdzielczości 1080p, czyli tutaj Full HD, która tutaj nieco lepiej mi działa, lepiej się to wyświetla. Mamy też opcję tutaj regulacji obrazu. Jak widzicie, jasność, kontrast, saturację, także wszystko można sobie to ręcznie jeszcze podregulować.
I mamy też regulację samego obrazu. Jeżeli obraz Wam się gdzieś nie mieści na telewizorze, możemy tutaj sobie wyregulować, czy to przesunąć jedną stronę obrazu, czy też drugą, górę, dół. To wszystko tutaj możemy sobie przesuwać, wyregulować, tak żeby się nasz obraz odpowiednio wyświetlał na naszym telewizorze. Google Cast, wspomnimy, dźwięki. Tutaj, co tutaj ciekawego jeszcze? Może sobie tutaj jakieś zaawansowane opcje. Mamy też regulacje, jeżeli chodzi tutaj o wideo Color Space. Jak widzicie, kilka trybów, pogłębie 10-bitową nawet, także tutaj też nieźle to wygląda. Mamy też, jak widzicie, tryb HDR do wyboru SDR, HDR 10 lub też automatycznie, w zależności od tego, co sobie chcecie wybrać. Tutaj mamy tego Linuxa, o którym Wam wspominałem, o którym też nieco więcej napiszę Wam w recenzji. Jak widzicie, w tym momencie mam go wyłączonego, status jest non, czyli jest nieaktywny, także tutaj go nie instalujemy. Przycisk Function Key, ten przycisk na pilocie, o którym mówiłem Wam na początku naszej recenzji. Ja tu mam przypisanego akurat Netflixa, ale możemy też sobie oczywiście przypisać inne aplikacje. Niestety nie wszystkie, nie ma tutaj możliwości przypisania aplikacji, które sobie akurat zainstalowaliśmy i które chcielibyśmy sobie doinstalować. Tutaj na liście się nie pojawiają, więc tylko te z tej listy możemy sobie wybierać. Ok, co dalej? Mamy tutaj informację, czyli ten upgrade, o którym Wam też mówiłem. Szukam się to słowo, tak rozjeżdża nam się trochę ostrość na naszej kamerze, ale już poprawiłem. Także tu są wszystkie te aktualizacje, stąd też możemy pobrać sobie, sprawdzić status, wersję Androida, zobaczyć sobie tutaj kompilację. Jak widzicie tutaj bez rozszerzenia Linux, czyli mam tutaj wersję bez Linuxa w tym momencie. To wszystko tutaj znajdziecie w tych ustawieniach. Co poza tym, data, klawiatura, tutaj myślę, że już chyba nic ciekawego nie będzie. Ustawienia przycisku power, czy co ma, jak ma reagować pilot po naciśnięciu właśnie przycisku power. Możemy tu przejść w tryb standby, restartować urządzenie lub przejść w oszczędzanie energii. To są takie tu ustawienia. Media font, co sobie pominiemy, i tak naprawdę to wydaje mi się, że tutaj jest wszystko, jeżeli chodzi o te ustawienia. Co dalej? Tutaj też te regulacje przycisku Power, nasza sieć Wi-Fi, App Manager, Google Assistant i ustawienia. Te ustawienia, na ostatnie, to praktycznie jest to samo co w tamtych. To są takie już typowe androidowskie ustawienia. Dokładnie myślę, że znacie to z każdego Androida, więc tutaj będzie nieco łatwiej Wam to przeglądać. Z ciekawych rzeczy powiem o tak, no niestety pamięć tutaj, to co mówiłem na początku, ten Fbox ma tylko 8 GB pamięci. I teraz jak widzicie, ja tutaj zainstalowałem sobie kilka aplikacji, tam głównie Kodi, jakiś Showmax i tego typu rzeczy. I w tym momencie mam wykorzystane 2,65 GB z dostępnych 2,89 GB, czyli w tym momencie praktycznie ja już nie mam pamięci wolnej na jakieś dodatkowe aplikacje. Jeżeli sobie nie zamontuję tu karty SD, to tak naprawdę już mam to wszystko zajęte, także to na pewno minus. Szkoda trochę, ponieważ no tutaj przynajmniej te 16 GB to byłoby, myślę, idealnym rozwiązaniem. No niestety mamy tylko te 8, jeszcze tu system nam zajmuje część. Jeżeli jeszcze doinstalujemy Linuxa, to tak naprawdę nie mamy już miejsca na nic więcej. Dobrze. Jeżeli chodzi o aplikacje pozostałe, które są tu zainstalowane, mamy tutaj App Managera. No i teraz tak, zobaczcie sobie, jak to wszystko wygląda. Mamy tu Media Center, mamy przeglądarkę, mamy tutaj ustawienia zegara, mamy ten sklep, o którym Wam mówiłem, muzykę, mamy YouTube'a, Apple, to wszystko, co sobie tutaj instalujemy, to też to wszystko się nam tutaj w aplikacjach pojawia. Możemy tutaj oczywiście też, wchodząc do menu, zobaczyć takie opcje, jak możemy odinstalować. Mamy domyślny start lub uninstall, czyli możemy sobie odinstalować aplikacje, ale też uwaga, tylko te aplikacje, które są zainstalowane przez nas, ponieważ na przykład Plex, aplikacja, która jest zainstalowana domyślnie, nie da się odinstalować, także tutaj to nam na pewno, i nawet jeżeli nie korzystamy z tej aplikacji, to niestety nie będziemy w stanie zwolnić sobie więcej miejsca. Ok, tyle aplikacji. Więc co, przejdźmy sobie teraz do odtwarzania, do aplikacji, które mamy tutaj zainstalowane domyślnie. YouTube. To chyba najbardziej aplikacja, która Was będzie interesowała, pewnie najczęściej używana, jeżeli chodzi o takie urządzenia multimedialne.
No jak widzicie, tutaj jest wersja właśnie pod Android TV, dlatego też ta wersja jak widzicie fajnie dopasowana. Naprawdę tutaj to sterowanie, wybieranie czegokolwiek, uruchamianie jest bardzo wygodne. Bardzo dobrze się tu steruje właśnie pilotem i to jest właśnie ten plus tego systemu Android. Wyszukiwanie tutaj też nieźle. Aczkolwiek tutaj też aplikacja chce korzystać z mikrofonu, który tak naprawdę nie jest zbudowany w pilota, więc nie możemy z niego korzystać. Możemy się posłużyć aplikacją mobilną na telefon, na smartfon. To też Wam może pokażę w recenzji, która będzie na naszej stronie. Ale domyślnie, jeżeli korzystamy tylko z pilota, no to tutaj musimy korzystać z tej klawiaturki. Klawiaturka numeryczna jest otwierana tu z boku. Próbujmy na przykład jakiś plik 4K sobie szybciutko wyszukać. Tam już widzę, że z boku się nam tu pojawiało 4K. I zobaczcie sobie, jak ten tutaj sobie radzi z odtwarzaniem filmów, ten nasz Airbox. Proszę zobaczyć. Film się od razu otwiera. Rozdzielczość tutaj jest w tym momencie dość wysoka, praktycznie maksymalna, ponieważ nie mamy tutaj w tej aplikacji możliwości wyboru rozdzielczości. Ona się nam dopasowuje automatycznie do naszego łącza, więc im mamy lepsze łącze internetowe, tym lepsza jakość od razu jest obrazu. Możemy to podglądnąć sobie tutaj, jeżeli wejdziemy sobie więcej opcji na YouTubie. Możemy teraz sobie szybciutko zobaczyć statystyki dla nerdów, jak to nazwali. I w tym momencie tu widzicie na ekranie, że obecnie jest to 3740 na 2160, czyli mamy tutaj 4K, co prawda 24 Hz na końcu, ale bardzo dobra jakość, bardzo dobra rozdzielczość. I ten obraz, jak widzicie, wygląda naprawdę, naprawdę świetnie. Płynność działania, szczegółowość, odzwierciedlenie kolorów. Tutaj na pewno duży plus właśnie dla tego odtwarzacza Airbox ATV. Wyłączymy te statystyki, żeby nam nie przeszkadzały. Jeszcze chwilkę sobie możecie sobie zobaczyć, jak to naprawdę wygląda tutaj, jeżeli chodzi właśnie o to odtwarzanie. Moim zdaniem tutaj się naprawdę nie ma do czego doczepić. Jeżeli macie teraz telewizor 4K, który obsługuje tutaj pełne pasmo 60 Hz, to ta jakość będzie jeszcze lepsza, będzie jeszcze większa szczegółowość. Duża płynność działania, tu naprawdę nie ma najmniejszych problemów. Jak widać, ten nowy procesor zastosowany w Airboxie ATV 2 GB RAM-u tutaj naprawdę daje radę i ten odbiornik jest zdecydowanie szybszy i lepszy niż te poprzednie wersje Airboxów, z którymi mieliśmy do czynienia. Ok, weźmy sobie na razie z YouTube'a. I teraz tak, jeżeli chodzi o aplikacje multimedialne, to mamy tutaj jeszcze Netflixa oczywiście, mamy tutaj, ja doinstalowałem sobie Kodi, bo myślę, że to jest aplikacja, która jest niezbędna na tego typu urządzeniach. Niestety teraz producent nie daje nam tego domyślnie, ale na szczęście nie ma problemu z instalacją, możemy sobie bardzo łatwo doinstalować aplikację Kodi i sobie z niej korzystać. Funkcjonalność dokładnie jak w poprzednich wersjach Airboxów, jak w każdym Kodi tak naprawdę, z tym, że tutaj widać zdecydowanie, że działa ta aplikacja szybciej niż na Airboxie powiedzmy X czy K, czyli poprzednich wersjach Airboxów. Szybsze wyszukiwanie filmów, większa płynność, nawet przy dużych rozdzielczościach, także tutaj zdecydowanie też na plus i tutaj myślę, że warto właśnie dlatego wymienić tego Airboxa na nowszy model. Poza tym, tak, na razie weźmy sobie z tego Kodi. Ja sobie tu zainstalowałem dla testów jeszcze oczywiście oprócz tego na przykład aplikację Wood, Showmaxa i Play. Tak szybko Wam tylko pokażę, jak wtedy wygląda układ, jak wygląda działanie tych aplikacji w tym Airboxie. Aplikacje też, to co właśnie mówiłem na plus, dzięki Android TV, one są tutaj fajne, bardzo wygodne w obsłudze, to przeglądanie tu pozycji na liście, wybór gatunku, wszystkiego. To naprawdę jest bardzo praktyczne, działa to lepiej niż w poprzednich wersjach, także tutaj no, jest ta przewaga Android TV nad właśnie systemem Android, który znaliśmy dotychczas z poprzednich wersji. Tutaj widzicie też przy Showmaxie też to wszystko jest fajnie poukładane, czytelne, łatwe do wyboru. Wybieramy film, tak naprawdę jeżeli mamy abonament wykupionych, możemy go od razu praktycznie oglądać, możemy zobaczyć sobie jego opis. To wszystko jest proste, czytelne, także tutaj nie mam żadnych uwag. Jeszcze Wam szybciutko, nie wiem, nie pokazywałem chyba iPlay.
Jeżeli chodzi o, na przykład o Netflixa, tak samo wszystko działa tutaj w 4K, czyli tutaj też, jeżeli macie abonament na Netflixie, to będzie on tutaj działał w pełnej, najwyższej rozdzielczości, czyli to 4K UHD tutaj będzie jak najbardziej realne do odtwarzania, do wybierania, także też kolejny plus, aplikacja też pod telewizory właśnie przygotowana, także też łatwa w obsłudze. No niestety są też minusy tego systemu właśnie Android TV. Minusy takie, że no niestety oprócz tych aplikacji, które są dostępne w sklepie, nie możemy doinstalować sobie innych aplikacji, których też na przykład często korzystacie. Ja wam powiem, że często korzystałem na przykład z HBO Go, czy na przykład NC+ Go, czyli te aplikacje mobilne, które tutaj nie mogę teraz uruchomić, czyli nie mogę sobie korzystać właśnie z odtwarzania filmów właśnie z tamtych serwisów. A była to naprawdę bardzo wygodna opcja i tutaj no niestety jest to minus. Tak samo nie ma tutaj też aplikacji Player od TVN-u, która też jest bardzo popularna, też często z niej korzystamy. No i niestety tutaj nie ma możliwości uruchomienia, też nie ma aplikacji, nie wiem, TVP Łódź. Także tej aplikacji dużo brakuje, także jak widać na dzień dzisiejszy ta aplikacja Android TV świetnie sprawdza się w tych serwisach, które są przystosowane do tej aplikacji. Czyli powiedzmy Netflix, Kodi, Wood, Showmax i Play, ale niestety nie umożliwia nam dostępu do wielu aplikacji, z których też moglibyśmy korzystać. Także jak dla mnie mały krok w tył w porównaniu do e-boxów poprzedniej serii, gdzie mogliśmy praktycznie zainstalować sobie każdą aplikację. Może to sterowanie nie było aż tak wygodne w niektórych programach, ale na pewno tych możliwości aplikacji było więcej do zastosowania i było to lepsze rozwiązanie. Także ja mam kilka telewizorów, które mają domyślnie, powiedzmy, zainstalowanego Androida w wersji TV i powiem wam, że ta obsługa właśnie brakuje mi tam właśnie też tych aplikacji, dlatego też właśnie zawsze korzystałem właśnie z Fboxów, które mi zastępowały, jak gdyby dawały mi pełne spektrum możliwości zainstalowania wszystkich tych aplikacji i to była duża przewaga Fboxa. Teraz ta przewaga nieco zmalała, ponieważ tych aplikacji mamy zdecydowanie mniej. Także jeżeli mamy dobrej jakości telewizor z systemem Android TV, to w tym momencie zakup Fboxa ATV już nie jest aż tak atrakcyjny, ponieważ nie daje nam jakichś dodatkowych możliwości, oprócz oczywiście prędkości działania i tutaj to jest jeszcze dalej plusem. Ale ta przewaga nad telewizorami już zdecydowanie zmalała. Także myślę, że jeżeli ten Fbox o takich parametrach byłby dostępny z wersją Androida zwykłą, czy taką jak mieliśmy dostępną w poprzednich Fboxach, to zdecydowanie wolałbym takie rozwiązanie i na pewno tamto rozwiązanie, na takie rozwiązanie bym się zdecydował. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda może przeglądarka tam na koniec szybciutko. Przeglądarka tutaj jest Chrome zainstalowana. Oczywiście, tak jak mówiłem na początku, no obsługa tu za pomocą pilota tej przeglądarki nie jest zbyt wygodna. Musimy tu przełączyć się w tryb myszy. Tutaj też, jak się przełączymy, to tutaj się nam pojawi taka strzałka. Tutaj się poszczęsowa po ekranie, możemy to wybierać. Oczywiście jest to do zrobienia, aczkolwiek tutaj ta obsługa, no ja bym wam polecał dokupić sobie jakąś klawiaturę na USB, czy jakąś myszkę na USB, i tutaj by nam to zdecydowanie lepiej się sprawdzało, rozwiązałoby nam tutaj znacznie więcej, myślę, tutaj problemów z obsługą pilotem niż na przykład właśnie z obsługą klawiaturą, myszą. Sam układ, tutaj sterowanie tych strony, obsługa tutaj nie jest zła, jest to widać też przystosowane pod telewizory. Duże ikony, duże te linki, łatwo to wszystko tutaj trafić, uruchomić. Ale tak jak mówiłem, tutaj wolałbym obsługę za pomocą właśnie jakiejś klawiatury i myszy, która by tu zdecydowanie nam ułatwiła sprawę. Pewnym rozwiązaniem może być też jakiś prosty pilot z żyroskopem, który nam będzie zastępował myszkę. Co tutaj poza tym? Tutaj mniej więcej wam już powiedziałem, o co to wszystko wygląda. Oczywiście mamy dostęp do Google Play Moves. Jeżeli to by kogoś interesowało, filmy, biblioteki dostępne, też wszystko przystosowane pod telewizor, też tutaj łatwe do sterowania. Możemy to oczywiście kupować sobie filmy, oglądać. Także to wszystko też tutaj jak najbardziej funkcjonalne, wszystko to działa. Także nie ma z tym najmniejszych problemów.
Czy coś tu mogę Wam jeszcze powiedzieć na dzień dzisiejszy? Jeżeli chodzi o aplikacje, tak jak mówiłem, w tym sklepie Google Play tych aplikacji jest bardzo mało. Troszkę więcej tutaj dostajemy w sklepie Aptoid TV. Jest to taka aplikacja z mirrorami do różnych aplikacji. I tutaj tej aplikacji jest troszkę więcej tak naprawdę. Jeżeli tutaj sobie poprzeglądacie, to tych aplikacji zdecydowanie więcej znajdziecie. Dużo też aplikacji takich właśnie znanych z telefonów, ale niemniej jednak dalej brakuje tu właśnie dużo aplikacji, które często używam akurat na telefonie czy tablecie, właśnie z których korzystam. Głównie te takie telewizyjne, o których Wam mówiłem, właśnie Player, HBO Go, NC+ Go i tego typu rzeczy. Także tego tu niestety też nie znajdziemy, aczkolwiek jest tutaj już troszkę większy wybór. Także tych aplikacji być może z czasem będzie przybywało i być może, że z czasem ten system Android TV będzie bardziej funkcjonalny i bardziej będzie się to sprawdzało na tego typu urządzenia. Ok, myślę, że na dzisiaj to by było tyle. Tak jak widzicie, urządzenie Evox ATV ma tutaj przewagę nad poprzednimi modelami, głównie ze względu na dużo lepszy procesor, bardziej wydajny. Więcej pamięci RAM. No i tutaj tak naprawdę to jest ta główna przewaga, ponieważ ten system tutaj zainstalowany, który może być dla niektórych dużym atutem i tutaj też być pewną przewagą nad e-boxach, a nad poprzednimi seriami e-boxów, dla mnie niestety nie jest atutem i jak dla mnie jest to mały krok w tył. Aczkolwiek ogólnie całe urządzenie oceniam bardzo pozytywnie i myślę, że za te nieco ponad 300 zł, bodajże 320 zł, to jest to zakup naprawdę godny uwagi i warty zakupienia. Tym bardziej, jeżeli wasze telewizory nie posiadają do tej pory funkcji Smart TV, a chcielibyście z takiej funkcji korzystać, chcielibyście rozbudować wasz telewizor o takie funkcje, to na pewno jest to bardzo dobre i bardzo praktyczne rozwiązanie. Z mojej strony na dzisiaj to było wszystko. Ja się z wami jak zwykle żegnam. Proszę Was o subskrypcję kanału, o łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, piszcie na maila czy na naszej stronie. Także jeżeli będę miał możliwość, to postaram się to dla Was jakieś tam funkcje sprawdzić, odpowiedzieć na Wasze pytania. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!